Walki obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W szczególny sposób modlą się za wszystkie ofiary zamordowanych, pomordowanych na Wołyniu, w większości z rodzin tu mieszkających. Pragnę bardzo serdecznie w imieniu własnym wszystkich organizatorów tej dzisiejszej uroczystości powitać przede wszystkim księdza biskupa Jacka Jezierskiego, pasterza diecezji Brąckiej, który przewodniczy po raz kolejny już naszej modlitwie. Witam pana wicewojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Piotra Kopaczewskiego, przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Edwarda Pietrulewicza, dyrektora biura regionalnego w Elblągu, przedstawiciela dowódcy 16. Dywizji Mechanizowanej pułkownika Bartosza Siemiątkowskiego, szefa Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej oraz delegacji służb mundurowych. Witam wicestarostę Wąskiego, pana Ryszarda Zająca, zastępcę burmistrza Pasłynka, pana Marka Sadowskiego. Witam warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, pana Krzysztofa Marka Nowackiego, przewodniczącego regionu warmińsko-mazurskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, pana Józefa Ciepiego. Witam delegację parlamentarzystów Warmii, Mazur i Powiśla, przedstawicieli samorządów i instytucji państwowych, delegacji kombatantów i stowarzyszeń kombatańskich. Witam delegację mieszkańców Wielki Pasłęckiej, żyjących wolniaków i potomków z rodzinami oraz delegację mieszkańców Krasina, urodzonych na Wołyniu. Witam delegację Rady Soleckiej, mieszkańców Zielonki Pasłęckiej. Wszystkich, którzy przybyli na naszą uroczystość, bardzo serdecznie witam i zapraszam do wspólnej modlitwy i refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce w przedmiotach, które wciąż są w naszej pamięci i modlitwie przed cudownym wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Tarnoruda była do pierwszego rozbioru
miasteczkiem z wyodrębnionymi dzielnicami. W 1920 roku obraz w czasie wojny z bolszewikami zabrano do Tarnopola i do Krakowa. W 1929 roku powrócił tenże wizerunek na Wołyń do parafii Rożyszcze. Po II wojnie światowej ksiądz kanonik Michał Krasnowski przywiózł obraz do Małopolska. Następnie opiekowały się nim siostry Terezjanki w Ostródzie. Od końca września 1986 roku obraz Jezusa Miłosiernego znajduje się w Zielonce Pastorskiej, w kościele parafialnym, wokół którego osiadły po II wojnie światowej rodziny z Wołynia. W tejże miejscowości, w okolicznych miejscowościach. Na mocy ustawy z 2017 roku dzień 12 lipca stał się świętem państwowym walki i męczeństwa wsi polskiej. Dojrzało bowiem przekonanie o ogromnym znaczeniu polskiej wsi dla życia, rozwoju oraz trwania narodu i państwa polskiego. W tym przypadku chodzi o zachowanie zbiorowej pamięci narodu, wkładu polskiej wsi w walce z najeźdźcami czasu II wojny światowej. Chodzi też o uhonorowanie cierpienia i ofiar, jakie poniosła polska wieś, w zmaganiu o przetrwanie narodu i własnego państwa. Agresorami były hitlerowskie Niemcy, bolszewicka Rosja oraz na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej nacjonaliści ukraińscy. Polską wieś niszczyły niemieckie pacyfikacje. Najczęściej były to akcje o charakterze odwetowym, gdy mieszkańcy wsi wspomagali polskie państwo podziemne i polską partyzantkę, dostarczając żywność, dostarczając potrzebne partyzantom konie. Wówczas się palono. Zniszczonych zostało w ten sposób około 800 wsi. Ludność wiejską wywożono na roboty do Niemiec, do pracy w rolnictwie, ale też w przemyśle, często zbrojeniowym. Także Sowieci organizowali wywózki ludności w głąb Rosji, na Syberię, do łagrów, do obozów pracy, w kopalniach, w kamieniołomach, do pracy przy wyrębie lasu, przy budowaniu dróg czy torów kolejowych. Ludność wiejską dotykały również rozstrzeliwania, osadzanie w więzieniach oraz w niemieckich obozach koncentracyjnych organizowanych na terenie naszej ojczyzny. W niedzielę 11 lipca 1943 roku nastąpił, jak się uważa dziś, szczyt agresji skrajnych nacjonalistów ukraińskich na miejscowości i parafie Wołynia. Te miejscowości, w których mieszkali Polacy, chociaż często stanowili tam mniejszość. Mieszkali obok
Ukraińców, obok Żydów, obok Rosjan, obok Czechów. Nacjonaliści ukraińscy zaatakowali w tę niedzielę 11 lipca około 100 miejscowości. Przypuszczono atak na bezbronną ludność cywilną zgromadzoną podczas mszy niedzielnych w świątyniach, albo też na osoby wychodzące z kościołów, albo atakowano w środku kościoła. Łatwo było strzelać do ciśniętych ludzi, ale też strzelano do wychodzących, czy zabijano ich jeszcze bardziej prosty, prymitywny sposób rozmaitymi narzędziami. Tamtego dnia zginęło kilka tysięcy osób narodowości polskiej. Starszych, kobiet, dzieci, mężczyzn. Pojęcie rzeź wołyńska, czy rzeź galicyjsko-wołyńska, odnosi się nie tylko do krwawej niedzieli 11 lipca. Ta rzeź trwała przez 2 lata. Od lutego 1943 roku do lutego roku 1945. W Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku istniał bardzo silny ruch zmierzający do powstania własnego państwa. Ten nurt zaznaczył się mocno także w województwie wołyńskim, które należało do II Rzeczypospolitej. Podczas II wojny światowej radykalni nacjonaliści ukraińscy podjęli walkę terrorystyczną z istniejącymi jeszcze elementami struktur państwa polskiego i w ogóle trudnością narodowości polskiej. Wolna Ukraina, zdaniem nacjonalistów, mogła powstać po oczyszczeniu jej terytorium z żywiołu polskiego i z innych mniejszości narodowych. Dlatego też miały miejsce okrutne czystki etniczne. Od rzezi wołyńskiej dzieli nas 79 lat. Znajdujemy się w innej chwili dziejów. Obecnie Rosja próbuje dokonać podboju Ukrainy. Końca tego roku trwa tam wojna. Toczy się wyniszczająca naród ukraiński, państwo ukraińskie walka. Społeczeństwo polskie udzieliło pomocy humanitarnej uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przyjęło ponad 1 000 000 ukraińskich kobiet i dzieci. Państwo polskie wspiera państwo ukraińskie. Słusznie stojąc na stanowisku, że Ukraina posiada prawo do obrony. Do obrony integralności swoich ziem oraz do posiadania własnego suwerennego państwa. Wspominamy dzisiaj i modlimy się za mieszkańców polskich wsi, osiedli, miasteczek, za ofiary represji i mordów ze strony sowieckiego i hitlerowskiego okupanta. Modlimy się też za ofiary rzezi wołyńskiej, która posiadała charakter ludobójstwa. Ofiary rzezi na Wołyniu i w Galicji posiadają prawo do ekshumacji przez potomków, przez państwo polskie i do pogrzebu po latach, do pogrzebu według europejskich i chrześcijańskich standardów. Niespodziewana wojna, w pewnym sensie niespodziewana wojna na Ukrainie przybliżyła nasze narody i państwa. Ukraina broni dzisiaj Europy Środkowo-Wschodniej przed neoimperialną Rosją.
Miejmy nadzieję, że teraz właśnie nastąpi głębsze pojednanie naszych narodów i bardziej obiektywne spojrzenie na bolesną historię. Miejmy nadzieję, że zacznie się poważny proces zbliżania się do siebie obu narodów. W tym kierunku winniśmy podążać, nie zapominając o pomordowanych Polakach w dawnych województwach lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim oraz wołyńskim. Pojednanie Polaków i Ukraińców jest możliwe, gdyż poruszamy się w przestrzeni kultury chrześcijańskiej i europejskiej. Historia nas nie tylko dzieli, ale też jakoś łączy. Co prawda Ukraina została poddana przez komunizm silnej ateizacji. Jednak pomimo tego możemy odwoływać się do wspólnych korzeni chrześcijańskich. Polacy przede wszystkim do tradycji Kościoła rzymskiego, do tradycji łacińskiej, a Ukraińcy do tradycji chrześcijaństwa wschodniego w wersji prawosławnej czy grecko-katolickiej. Można odwoływać się także do tradycji żydowskiej, która jest nam znana z wielu powodów, bliska. Jest dziś sposobna chwila na porządkowanie zaległych kwestii, na odkrywanie wspólnego losu obu narodów i na szukanie nowych form współpracy. Niech miłosierny Pan, Pan dziejów, to sprawi. Amen. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, zwłaszcza ci, których dzisiaj ogarniamy szczególną pamięcią i modlitwą, ofiary rzezi wołyńskiej i wszystkich, którzy zginęli na kresach, weszli na wieczne wody Baranka Niebiańskim w Jeruzalem. Ciebie prosimy. Uzadać się biskupowi za przewodniczenie naszej modlitwie, uzadać za na pewno bardzo wzbogacające nas słowo, które do nas skierowano. Dzisiaj piąta rocznica już tych uroczystości, więc niech to błogosławieństwo również takie rocznicowe, małe rocznicowe, piąte, sprowadzi na nas wiele, wiele łaski na dalszą chwilę modlitwy, refleksji, ale też na każdy kolejny dzień naszego życia. Po mszy świętej druga część będzie już przy pomniku według przygotowanego scenariuszu. Flagowy, baczność do podniesienia flagi państwowej. Marsz!
wyruszają wojsko oraz służby mundurowe. Delegacja wojewódzkich służb mundurowych, komendant wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej na delegację Tomasz Tomoszyński oraz zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie inspektor Ewa Kuszkowska. Na miejscu Mazurski wojewódzki inspektor transportu drogowego pan Ryszard Włoski. Komendant wojewódzki Straży Edukacji w Olsztynie pan Szczepan Borowiej. W imieniu dyrektora Izby Edukacji Skarbowej podinspektor Joanna Tomaszewska. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych województwa warmińsko-mazurskiego pan Władysław Kałpiński. Warmińsko-Mazurski Oddział Związku Sybiraków pani Teresa Dydykało z delegacją. Uwaga!